trwają 10 dni osób niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu legionowskiego. Ich stałym, nieodłącznym elementem od początku są zmagania sportowe. W tym roku paraolimpiada dzieci i młodzieży powiatu legionowskiego z gościnnym udziałem zawodników z Półtuska odbyła się już po raz 9. I fajnie, że wracamy po tych 2 latach tej pandemii, że wracamy do normalności, że dzieciaki się mogą ze sobą spotkać, rywalizować, cieszyć ze zwycięstwa, trochę smucić z przegranej, ale razem, ale z ludźmi. Myślę, że człowiek jest istotą stadną i wszystkim nam brakowało tej takiej fizycznej, normalnej relacji z drugim człowiekiem. Dlaczego 9. paraolimpiada w ubiegłym roku niestety się nie odbyło? Dlatego dzisiaj spotkaliśmy się z wielką radością, aby uczcić ten dzień sportu. Wśród nas, oprócz 300 zawodników, którzy tutaj działają, pracują, zdobywają punkty, również są paraolimpijczycy, sportowcy, którzy przyjechali z Tokio. Nasza paraolimpiada również jest w dniu, w którym rozpoczyna się Europejski Tydzień Sportu i jeden z naszych paraolimpijczyków jest ambasadorem tego dnia. Honorowi goście odbywających się w arenie zawodów byli pod dużym wrażeniem frekwencji oraz ich organizacyjnego rozmachu. Na miejscu uczestnikom pomagali zawodnicy legionowskiego KPR-u oraz siatkarki IEU Capital Legionowi, a sportową atmosferę zawodów umiejętnie podkręcał brylujący w tej konkurencji Janusz Patriak. Jestem zbudowany liczbą zawodników, którzy tutaj przyjechali i rywalizują ze sobą. Ja myślę, że to jest taki sport najczystszej postaci i pokazuje to, jak wiele te osoby dają z siebie i widać te emocje i tą rywalizację, i to jest piękne. Uważam, że zdecydowanie taka rywalizacja jest potrzebna, szczególnie już na tak młodym szczeblu, ale też tutaj widzę, że sporo seniorów sportowych jest, ale myślę, że tak młode osoby, które biorą udział już w takiej rywalizacji są bardzo potrzebne, szczególnie gdzie teraz dzieciaki nie lubią chodzić chociażby na WF, prawda? Więc ja jestem bardzo zadowolony widząc takie przedsięwzięcie u nas w Legionowie i oby tak dalej. Naszych sportowców jest to bardzo ważne wydarzenie, a nie tylko dla nich, bo i dla ich rodzin, dla znajomych, sąsiadów, dla wszystkich, ponieważ jest to coś niezwykłego, żeby osoby niepełnosprawne osiągały wyniki w sporcie, żeby zdobywały, żeby wyróżniały się spośród wszystkich, żeby błyszczały na arenie. Także cieszymy się bardzo. Uczestnicy powiatowej paraolimpiady rywalizują zarówno w klasycznych dyscyplinach sportowych, jak i w tych kojarzonych bardziej z rekreacją. Wybór rodzaju zmagań zależy głównie od stanu zdrowia oraz możliwości psychofizycznych. I chociaż mniej ważne są tu metry czy sekundy, sam start bywa dla zawodników ogromnym przeżyciem. Takim, po którym ślad w ich świadomości zostaje na bardzo długo. Bo właśnie w przypadku paraolimpijczyków wyjątkowo trafne wydaje się powiedzenie: sport to zdrowie. U mnie to w zasadzie można powiedzieć, że sport uratował mi życie, bo ja po wypadku, gdzie złamałem kręgosłup na motorze, no ciężko miałem, żeby się pozbierać. Te wszystkie jakieś moje dotychczasowe marzenia i plany to zostały w zasadzie zmiażdżone i te życie odwróciło się o 180 stopni. Także szermierka jakby tak wskazała mi drogę. Cieszę się, że się pojawił ten element sportu w moim życiu i można powiedzieć, że odmienił mi życie. Także znalazłem nowy cel, nowe jakieś marzenia, nowe plany i w tym kierunku poszły moje wszystkie działania i cieszę się, bo przyniosły wiele medali, w tym 2 paraolimpijskie. Pływak Kamil Otowski, sportowiec z powiatu legionowskiego, gdy jeszcze pozwalało mu na to zdrowie, próbował swoich sił na boisku piłkarskim. Natomiast potem, jak już wszystko szło w tą stronę, że będzie coraz gorzej, to zdecydowałem się wejść do wody, bo woda wiadomo, że najbardziej pomaga człowiekowi w kryzysowych sytuacjach. Ale skończyło się tak, że z tą wodą się nie rozstałem już od 11 lat i zostałem w tej wodzie, jestem z tego bardzo zadowolony. Jest to zdecydowanie ogromna, lwia część mojego życia od tych 11 lat, ponieważ pływanie wymaga niezwykłego nakładu pracy, którą trzeba włożyć, żeby osiągnąć sukces. Na swój sposób o sukces osób niepełnosprawnych, już nie tylko w sportowym wydaniu, walczą miejscy i powiatowi samorządowcy, mając świadomość, że dla każdej z nich to słowo oznacza coś innego. Od wielu lat miasto Legionowo
jak może tak wspomaga osoby niepełnosprawne. To też wyjątkowe miasto, gdzie mamy dwa warsztaty terapii zajęciowej, gdzie od lat wspomagamy koło dzieci specjalnej troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Gdzie powiat legionowski naprawdę zmodernizował i rozbudował zespół szkół specjalnych w takim standardzie godnym, potrzebnym i takim, jakim w Unii Europejskiej w XXI wieku w Polsce powinno to funkcjonować. Jest nowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Wszystkie inwestycje, które realizujemy, są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Mieszkania chronione, które chcemy zbudować, też w większości będą przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Taka lista wykonanych i zaplanowanych działań może i często robi wrażenie, zwłaszcza na gościach z gmin, które mniej uwagi poświęcają sprawom osób z niepełnosprawnością. To są ludzie dotknięci naprawdę przez los i my zdrowi. Powinniśmy być wdzięczni losowi i pomagać tym, którzy mają inne możliwości, mają inne ograniczenia. I to jest, myślę, kwestia kultury, to jest kwestia właściwej postawy. I myślę, że także sport jest czymś, co pozwala współpracować ze sobą, pozwala się uczyć drugiego człowieka. I też daje poczucie własnej wartości. Poczucie dla osób bardzo pokrzywdzonych przez los często po prostu bezcenne.